Cześć, jestem Monika i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, który będzie o wyciszeniu, wygłuszeniu, redukcji wibracji i o tym, czy warto zabezpieczyć naszego vana przed hałasem. No i oczywiście, jak to zrobić. Weź to się, nie? Super. Może więc od tego, co powoduje ten hałas. A więc mamy takie dwa główne źródła hałasu. Jednym z nich jest ruch uliczny po prostu, czyli hałas innych samochodów, a także hałas naszego samochodu, czyli silnika, opon. Drugim takim źródłem jest ta blaszana puszka, czyli cienka blaszana podłoga, sufit. No i te wibrujące blaszane ściany. No i teraz tak, czy warto zabezpieczyć to wszystko przed hałasem, czy warto ten hałas zredukować? Bo jak możecie tutaj zauważyć, producent Sprintera postarał się troszeczkę o to, żeby ten hałas zredukować i te właśnie żeberka, które są na suficie i na ścianach, które dodatkowo są jeszcze przyklejone, tutaj jest taki jakby silikon, który przykleja jeszcze je do ściany, powodują, że ten dźwięk jest taki lekko wygłuszony, nie jest on taki bardzo żywy. Ale spróbujemy sprawdzić, jak to będzie, jeżeli położymy na to materiał wyciszający. Materiały wyciszające, czyli no my tutaj mamy takie takie maty butylowe z taką dodatkową warstwą folii aluminiowej na zewnątrz, które są samoprzylepne. Zaraz zobaczymy, jak one będą się sprawdzały. A więc te maty są bardzo ciężkie, po pierwsze. Więc myślę, że nie jest warto wyklejać tym całego vana, bo małe pudełko po prostu ledwo mogę unieść. 1 m2 takiej wyciszającej maty butylowej waży około 5 kg. Więc no niestety nie jest warto kłaść tego na całą powierzchnię i przykrywać wszystkich ścian, sufitów, podłogi tym. Druga rzecz, no to nie są tanie po prostu, więc nie ma sensu tego zużywać aż tyle. A myślę, że sprawdzi się to, jeżeli po prostu położymy to na jakimś procencie powierzchni i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A więc tak jak już mówiłam wcześniej, ja będę używała takiej maty już pociętej na kawałki. Można też ją kupić w rolce, ale nie jest dużo droższa, pocięta już w kawałki, więc stwierdziłam, że będzie mniej pracy, aczkolwiek jest to bardzo miękkie i plastyczne i można to ciąć zwykłymi nożyczkami. Więc potrzebne będą nam nożyczki, no i taka mata, no i jeszcze przydałby się wałeczek. Mam i wałeczek. Także teraz spróbujemy. Sobie przykleję tak jeden kawałek tutaj na górze. Musimy uważać, żeby równo rozciągać, żeby nie zrobiły się żadne purchle z powietrzem, tylko żeby mata przylegała dobrze do ściany. A takim oto twardym wałeczkiem albo zwykłym wałkiem malarskim możemy sobie ją, no, musi już sobie. Możemy sobie ją dodatkowo jeszcze rozprowadzić i wycisnąć te purchelki powietrza, jeżeli jakieś się tutaj zrobiły. O, myślę, że jest ok.
bardzo łatwo. Bardzo łatwo się to robi, nie ma żadnego problemu. I teraz myślę, że jeszcze dam sobie tutaj taką może mniej niż połówkę. No coś takiego. Mamy tutaj nawet narysowane kratki, więc możemy przeciąć prostą linię. Zniesie to bardzo łatwo, jest bardzo miękkie. Drugi kawałeczek. No, zdecydowanie słychać różnicę. Ten dźwięk jest dużo bardziej wytłumiony, a ten jest taki dosyć żywy, ten już jest taki martwy. Więc działamy dalej. Oczywiście powierzchnie powinny być czyste, ja to wcześniej już przecierałam. Nie powinno być na powierzchni kurzu, po to, żeby to wszystko się dobrze ładnie przykleiło. Żeby nam to nigdzie nie odstawało. No i nie odpadło oczywiście, aczkolwiek nie sądzę, żeby mogło to odpaść, bo naprawdę bardzo solidnie się to przytwierdza. Ale jeżeli szybko chcemy to oderwać, to nie ma problemu. Można to jeszcze oderwać i przykleić w inne miejsce. I zauważyłam po prostu, że jest tutaj taka wypustka, a raczej wolę to naklejać na płaską powierzchnię niż na te żeberka, żeby to się dobrze trzymało. Nie musi być równo i tak będzie przykryte izolacją. Nie trzeba się o to martwić. No. I część ściany już mamy zrobione. Całkiem wszystko to idzie. To mi się podoba. Bardzo szybko i sprawnie. Nieporównywalnie łatwiejsze niż wstawianie okien. Tutaj na drzwiach pewnie będzie największa różnica. Thank you.
chodziło. Dzisiaj zostało dokończyć sufit, no i jeszcze troszeczkę drzwi na dole. Także zabieram się do pracy. A więc wyciszenie zakończone. Efekty zadowalające, jest dużo ciszej. Jak widzicie, tutaj na suficie były takie troszeczkę mniejsze kawałki, więc do cięcia użyłam nożyka i linijki. Jest to dużo szybciej, nie wiem czemu na to wcześniej nie wpadłam, ale może dlatego, że tutaj na ścianie przyklejałam w większości całe arkusze, nie było tego cięcia tak dużo, więc radziłam sobie nożyczkami. Jednak jeżeli trzeba pociąć tych kawałków więcej nożykiem, jest to dużo szybciej. No, pokażę Wam efekty. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, a jeżeli chcecie zobaczyć dalsze postępy, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Pa!